Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz komuniści amerykańscy myślą, jak zapakować sąd. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, co to znaczy zapakować sąd? No, chodzi o Sąd Najwyższy, czyli ta trzecia gałąź rządu, która no, pilnuje prawa i porządku. To jest bardzo ważna sytuacja. No i cała ta idea zapakowania sądu, czyli nawsadzania swoich ludzi, no bo o to chodzi. Jak wsadzimy swoich ludzi do sądu, to sąd będzie decydował tak, jak my teraz chcemy, jak my politycy chcemy i wszystko będzie cacy. Franklin Delaware Roosevelt no kombinował z czymś takim w 1937 roku, no ale nie za bardzo mu się udało. No i teraz te stwierdzenie zapakować Sąd Najwyższy, no to ma takie dosyć pejoratywne znaczenie, no i to troszeczkę rozsmarowywuje tą niedobrą stronę całej tej sytuacji prawnej czy politycznej. No bo to zawsze się dzieje tak, że to robi partia przy rządzie, no bo ma te narzędzia wtedy, kiedy nie ma wystarczająco swoich ludzi w Sądzie Najwyższym. No, skąd się biorą ci ludzie w tym Sądzie Najwyższym? No, dostają swoją funkcję, swoją fuchę, swoje miejsce w całym tym systemie demokratycznym dożywotnio. Także tam dlaczego dożywotnio? No, dożywotnio dlatego, żeby nie można było ich usuwać, żeby nie można było ich jakoś rugować i tak dalej, i tak dalej. Także są dożywotnio. No i mniej więcej, kiedy ich życie się kończy, no to ten aktualny prezydent wybiera. No, ludzie żyją dosyć długo, dłużej niż 4 lata kadencji prezydenta, czy 8 lat kadencji prezydenta. Także to tak statystycznie, no to nowych sędziów nadaje a to demokrata, a to republikanin. No, dużo ludzi się zastanawia, dlaczego w Ameryce są dwie partie. No w zasadzie to w całym świecie to są dwie partie. Kiedy jest 17 partii, jedna z partii jest partia zwolenników picia piwa, no to jest w ogóle bez sensu, no bo kogo ona reprezentuje? Ona na pewno się zgadza z większość tych ludzi się zgadza z dwoma podstawowymi, fundamentalnymi sprawami i podziałem. No lewica, no to lewica to jest ateistyczna, prawica jest z reguły religijna. Lewica, no to jest komuna, komunalne działanie, grupowe działanie, wspólne działanie. Konserwatyści, no to są jednostki. Komuna, lewica to jest duży rząd i duże podatki. Prawica to jest mały rząd i małe podatki. No także zwolennicy picia piwa muszą się połowa z tych zwolenników, bo wszyscy lubią pić piwo, no ale to połowa to się zadeklaruje po lewicy, połowa się zadeklaruje po prawicy. No i następny podział, wielki podział, no to jest wolność słowa. Wolność słowa absolutna po prawicy, wolność słowa ograniczona po lewicy. Skrobanki jest następne. Skrobanki zawsze i wszędzie po lewicy. Skrobanki no raczej nie po prawicy. Następna sprawa, no to jest prawo do posiadania broni. Kompletnie skonfiskować po lewicy, dać absolutną możliwość po prawicy. Także nie potrzeba więcej tych wyjaśnień, czy nie potrzeba więcej partii. To się samo z siebie toczy. No, ciekawe jest, że ludzie zawsze tak dyskutują i nie widzą, że to jest jednak, to są jedynie dwie partie. No i te dwie partie jednak ciągle w Ameryce do tej pory. No to jest zawsze tam 4-8 lat wahadło idzie w jedną stronę, później idzie w drugą stronę.
Także ludzie głosują i widzą ci, którzy wybrali kogoś i są nie bardzo zadowoleni z niego, no to później nie głosują na niego nawet po dwóch kadencjach, a wszyscy ci z opozycji, którzy przegrali, no to głosują na swojego i więcej ich przychodzi, no i wtedy jest ten balans i to się wszystko jakoś tak przesuwa, no ale jednak ten Sąd Najwyższy jest tak statystycznie podzielony. No są tam jakieś tam przesunięcia, czasami jest większość liberałów, czasami jest większość konserwatystów, no ale to jakoś idzie automatycznie. No i zwiększenie dziewięciu miejsc na powiedzmy na 12. No 12 to chyba też nie będzie. No bo to by było wtedy, by było podzielone 6 na 6. Teraz jest 9, także że głosami można wygrać 5 do 4. Decyzje są podejmowane. Także komuniści musieliby dołożyć czwórkę sędziów. No albo, no tak, czwórkę, no bo potrzebują trzech, żeby teraz przeskoczyć liczbę konserwatystów. No ogólnie rzecz biorąc, to jest paranoja, no dopakować sąd, no to politycznie, no to jest odrzucona, to jest ta idea, to już jest ogólnie odrzucona od lat, w zasadzie to od 1869 roku, no bo to kongres zmieniał ilość tych sędziów w Sądzie Najwyższym, no ale ostatni raz to było 1869 rok, no także w zasadzie 31 lat i 22 teraz będzie, no i 100, czyli 153-4 lata już od 154 lat wiedzą, że to nie ma co kombinować. Te zapakowanie sądu, no to jest modne w pewnych klikach, w pewnych kręgach lewackich. No teraz oczywiście ta nowa mowa komunistów, no to oni już nie mówią, nie nazywają tego tak zapakowanie sądu, no bo to jest chamskie. Oni to nazywają tak elegancko, jak Orwell by nazwał w tej swojej powieści 1984 rok, to nazywają to rozszerzenie sądu. Także, wydaje im się, że zmylają swojego przeciwnika politycznego, no to wiadomo, że po prostu pokazują, że są kretynami, no i naprawdę nie dają kredytu zaufania normalnym ludziom, no ale to ogólnie rzecz biorąc to jest zła idea, no i z którą trzeba zwalczać, wziąć młotek i walić po prostu to z powrotem, żeby zrozumieli, że to jest bez sensu. No założyciele Ameryki rozumieli doskonale, że niezależny sąd, no to jest jedna z tych podstawowych kolumn, która utrzymuje demokrację. Bez tego, no to nie da rady. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli jakaś nieznaczna większość polityczna zdecyduje, że zacznie zmieniać konstytucję, zacznie przepychać swoich ludzi wśród sądu, no to wszystko się załamie. Dlaczego się załamie? No, kongres normalnie, tak jak 150 lat temu zmieniał, no to jest taka opcja, nazywają to teraz opcja nuklearna. Co to znaczy? No to znaczy, że ogólnie każdy kraj jest podzielony mniej więcej tak na pół. I z jakiegoś powodu jest zawsze ludzi, którzy idą głosować, jest tak pół na pół plus parę procent. Wszędzie tam 10-15 głosów na 100 tysiąc na 100 tysięcy, tam 10 tysięcy na milion. To są nieduże ilości, to jest 1%, 2% różnicy. Dlatego Senat ma 100 senatorów.
No i Senat przegłosowywuje, bo Senat, senatorzy reprezentują 50 stanów. Każdy stan ma dwóch senatorów, czy mały stan jak Rhode Island ma dwóch senatorów, czy Wielka Kalifornia ma też dwóch senatorów. Także Senat reprezentuje stany same w sobie. No tak jak to jest, to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Także one się złączyły i niezależnie od powierzchni, Ci senatorzy decydują. No dlaczego tak jest? No bo Kalifornia ma 50 milionów ludzi, no i ma powiedzmy tam 60 reprezentantów. I także większościowo, jeżeli tak jak część ludzi mówi, dlaczego większość populacji czy ludności nie decyduje? No dlatego nie decyduje, że w Ameryce to 11 stanów by decydowało za pozostałe 39 stanów, no bo liczebnie to tak by się podzieliło. No i to by się stało tak, że około 20% powierzchni całej Ameryki decydowałaby za 100%. No to można powiedzieć, że Senat, no to jest coś takiego, że Słowacja ma tyle samo do powiedzenia, powiedzmy, co Francja. Czy tam Polska ma tyle samo do powiedzenia, czy Litwa tyle samo do powiedzenia, co Niemcy. No o to chodzi. No i założyciele Ameryki rozumieli, że to wszystko musi być bardzo dobrze ustawione. Konstytucja no, zakłada niezależny sąd, no właśnie między innymi, że jest to dożywotnia funkcja. Pensji nie można zmniejszać sędziom, można tylko zwiększać, ale nie można zmniejszać. No dlaczego? No dlatego, żeby politycznie tam ich nie szantażować. No i do tego jeszcze odwołania nie ma. Nie ma odwołania, no bo wtedy politycy by ingerowali właśnie w to. Czy jest jakaś taka totalna izolacja? No, totalnej izolacji nie ma. Część sędziowie federalni, no to są mianowani w czasie politycznego procesu. No i oni w zasadzie działają. No ich wyroki, no to są wykonywane przez wymiar sprawiedliwości, który jest w jakiś sposób kontrolowany przez kongres. No i w sumie, no i obywatele głosują w ten sposób czy inaczej. Sędziowie mogą być usuwani, mogą być zaskarżeni i usunięci ze swojego stanowiska, no ale przez jakieś wyjątkowo wielkie przestępstwa, no i zdradę stanu. To jest to, co tam konstytucja mówi, kiedy można ich wyrzucić. Tak dużo sędziów nie było wyrzuconych, no ale jest taka możliwość. No kongres też może zmieniać jednak cały ten zakres jurysdykcyjny w sądach. Tak jak mówiłem, czy ilość może być zmieniana, no teoretycznie może być zmieniana, no ale teraz już nie ma co zmieniać, no bo ta opcja nuklearna wymaga, że musi być 60%. Także jest 100 senatorów, musi być 60%. No dlaczego? No bo jeżeli by było, tak jak teraz jest podział Senatu, jest 50 senatorów republikańskich, 50 senatorów demokratów, Kamala Harris jest 51. No jeżeli taka większość matematyczna mogłaby przegłosowywać, no to dzisiaj demokraci by mogli zrobić co chcą. Za 2 lata
za 3 lata, jak przyśliby Republikanie, no to Republikanie mieliby matematyczną większość, 50%, połowę plus jedna osoba, i oni by zaczęli ustanawiać swoje własne prawa. No, chodzi o to, żeby była ta opcja nuklearna, że musi być 60%, czyli jak jest 50-50, no to ta dziesiątka z przeciwnej partii musi się zgodzić, z 10 z opozycji musi się zgodzić z linią partyjną partii przewodzącej. Dlatego te 10 musi przejść, powiedzmy. Także im musi zależeć na tym, żeby poprzeć przeciwnika. Także jeżeli nie ma poparcia przeciwnika, z 1/5 przeciwnika, no to nic nie jest przegłosowywane. I, no i to jest dobre, no bo te głosowania co 2 lata, co 4 lata, no do czego to doprowadza? No doprowadza do takiego bałaganu jak we Włoszech. Tam rząd się nieustannie zmienia, no bo to jest właśnie ta podobna sprawa z koalicjami. Te koalicje się zbierają, tu 5%, tu 10%, dokładają się, zmieniają. No gdzie to teraz było? W Szwecji czy w Finlandii ta premier czy premierka rząd upadł w ciągu tam 6 godzin. Także to nie jest, to nie jest dobre dla kraju. To tak, kiedy rząd upada w ciągu paru godzin, no bo jakaś tam cwana koalicja po prostu wymaga tego czy owego. No i podobnie jest z tymi sądami. Zmiana tej konstytucji niedużą większością, no to jest najgorsze co może być. No bo naprawdę trzeba być kretynem, żeby sobie wyobrazić, że dzisiaj przecwaniakujemy, dopakujemy sędziów i sobie nie wyobrażać, że następny kongres czy następny senat z minimalną większością nie zrobi tego samego. To jest wtedy sąd zostałby, to by była piaskownica do zabawy, no albo jakiś poligon, można powiedzieć, dosyć niebezpieczny. No a obywatele by na tym wszystkim tracili. Ta erozja konstytucyjna tych norm, erozja norm konstytucyjnych, kiedy się zacznie, no to nie jest łatwa do opanowania. Także już dużo mamy, przepraszam, problemów, szczególnie z tymi rozkazami prezydenckimi. No, prezydent przyszedł i wyszedł pierwszego dnia, Biden wyszedł i powiedział, że zamyka prywatny biznes Keystone, czyli rurociąg. Tam 100 tysięcy ludzi straciło pracę, no a nikt mu nie podskoczył, tak? Prezydentowi nikt nie podskoczył. On wydaje najróżniejsze rozkazy. Powiedział, że w zawodach kobiecych mogą startować transwestyci. No i to teraz też jest makabra, no bo teraz ostatnio pływak, który zajmował 17 miejsce w pływaniu męskim jako transwestyta, jako zadeklarowana kobieta, wygrywa mistrzostwa, no i ma rezultaty lepsze o 5% niż na drugim miejscu kobieta z jajnikami. No także takiego rozkazu, takiego typu rozkazy prezydent robi, no i to byłby taki sam bałagan z Sądem Najwyższym. No nie można do tego doprowadzić. Ta polaryzacja polityczna, no doprowadza do braku zaufania. Brak zaufania, no to rozwala jednak całe społeczeństwo. No i jeżeli jedna strona zaczyna działać w taki makabryczny sposób, no to druga strona zaczyna działać w taki sam makabryczny sposób. No i nie ma umiaru, nie ma spokoju, nikt się nie zastanawia, nie ma jakiegoś moralnego ograniczenia. No i zaczyna się bałagan. Także pakowanie Sądu Najwyższego nie jest to najlepsza sprawa. Zdrowia dla normalnych.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, głosujcie na normalnych, na konserwatystów, tam gdzie, gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek z kontynentów. Przekaz dla socjalistów. No, mam nadzieję, że zrozumieliście, że popełniliście głupotę. No, socjalizm jak zwykle pokazuje, że to jest siła niszcząca. Szkoda, że w Ameryce do tego doszło. No, ale to się wszystko odwróci. 2022 wybory międzyprezydenckie, 2024 wybory prezydenckie i wracamy do normalności. Zdrowia dla normalnych.